czwartek, 29 maja, Lucyna Gadaj. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. Szczegóły wczorajszych obrad Rady Miasta. Ulica Brzeska zamknięta, kierowcy korzystajcie z objazdów. Agnieszka Klimaszka z Młodzieżowej Rady Miasta zaprosi na przegląd amatorskich zespołów muzycznych. Wczorajsze popołudnie w magistracie upłynęło jak co miesiąc pod znakiem obrad Rady Miasta. Przedmiotem majowej sesji była kwestia m.in. realizacji zadań ujętych w kierunku rozwoju Raciborza oraz wątpliwości przy przyjęciu regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. Pierwszym istotnym punktem wczorajszych obrad było przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań ujętych w kierunkach rozwoju Raciborza na lata 2007-2013. To istotny dokument dostarczający informacji o wynikach pracy oraz działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju miasta. W sprawozdaniu ujęte są zadania zarówno zakończone i rozliczone, jak te, które dopiero zostały rozpoczęte i w chwili obecnej są w trakcie realizacji. Ja myślę, że rozliczyliśmy się z tego, co udało się zrobić w roku 2007 i do tej pory do mniej więcej połowy roku 2008. Przede wszystkim myślę, że w zakresie układu komunikacyjnego największym chyba takim osiągnięciem w tym zakresie, jeśli chodzi o drogi, to jest doprowadzenie do podpisania porozumienia z Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie budowy nerki. 9 czerwca rozstrzyga się przetarg, myślę, że od połowy czerwca, od drugiej połowy czerwca rozpocznie się realizacja i to jest chyba największy sukces ostatnich lat, myślę, bo jest to inwestycja ponad 6-milionowa i mam nadzieję, że rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych właśnie w obrębie skrzyżowań ulicy Głupczyckiej, Kozielskiej, Lądzina i Mariańskiej. Oczywiście w tym sprawozdaniu mówiliśmy również o drogach, które realizowaliśmy na terenie miasta Raciborza, w tym w ramach gospodarki wodno-ściekowej i w samym centrum miasta. Mówimy również tutaj o etapach realizacji zadań związanych z remontem hali Rafako. W tej chwili jesteśmy w trakcie przetargu, czekamy na rozstrzygnięcie. Dzisiaj w zasadzie zamknęliśmy również oferty na dokumentację na krytą pływalnię na ulicy Zamkowej. Rozstrzygnięcie niebawem. Wpłynęły oferty od 240 tysięcy do 800 tysięcy złotych. Obliguje nas najniższa cena. Oczywiście sprawdzamy, czy oferta jest złożona zgodnie ze specyfikacją. Ale w tym materiale poruszaliśmy również wiele zagadnień związanych z rewitalizacją naszych placówek oświatowych, m.in. szkoły podstawowej nr 13, przedszkola nr 3, wykonanie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 na Płoni. Mówiliśmy również w tym materiale o zadaniach związanych z realizacją ścieżek rowerowych. To są oczywiście zadania, które przechodzą również na rok bieżący i są w trakcie realizacji. Myślę, że łatwiej nam będzie się z tych zadań rozliczyć pod koniec roku. Kolejnym punktem obrad była informacja dotycząca zaawansowania projektu Funduszu Spójności pod nazwą Gospodarka Wodno-Ściekowa w Raciborzu. Uchwały, jakie radni przyjęli podczas wczorajszych obrad, dotyczyły zmian budżetu miasta, udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filii w Raciborzu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wyrażenia woli współdziałania gminy Racibórz z innymi jednostkami samorządu. Jest to związane z przygotowywanym specjalnym projektem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Sporo kontrowersji wzbudził kolejny punkt obrad – przyjęcie regulaminu czystości i porządku w mieście. W konsekwencji uchwałę przesunięto na kolejną sesję. Sanepid wydał w pewnym sensie negatywną opinię, jeśli chodzi o częstotliwość wywozu odpadów, bo wprowadziliśmy taką zasadę, że w gospodarstwach jedno- i dwuosobowych odpady mogą być wywożone raz w miesiącu. Tutaj sanepid ma uzasadnione wątpliwości, czy czasami w okresie letnim nie dojdzie do pewnych problemów higieniczno-sanitarnych. Chociaż ta jakby opinia nie jest dla nas wiążąca, Rada mogłaby podjąć decyzję również i przy negatywnej. No, Rada stwierdziła, że zechce poddać ten regulamin jeszcze ponownej analizie, również w zakresie punktu odbioru choćby skoszonych traw. Rzeczywiście dzisiaj nie ma kompostowni, były wątpliwości, w jaki sposób odbywa się ten odbiór trawy, nie tylko z gospodarstw indywidualnych, ale również od tych firm, które koszą trawę na terenach miejskich czy na terenach przedsiębiorstw.
Sam nie potrafiłem Ci udzielić konkretnej odpowiedzi, stąd może rzeczywiście lepiej, że ten punkt będzie dopracowany w przyszłym miesiącu. Radni zatwierdzili natomiast nowe, mające obowiązywać od 1 lipca, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a także uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu. Wśród dodatkowych punktów dołączonych na początku sesji do porządku obrad najwięcej emocji wzbudził ten dotyczący udzielenia pomocy powiatowi raciborskiemu w wysokości 80 tysięcy złotych na budowę 2 zatok autobusowych przy ulicy Kościuszki. Pomagać na pewno trzeba i to w każdej sytuacji. Myślę, tak jak sobie pomagają ludzie wzajem, tak i samorządy mogą sobie pomagać przy realizacji wspólnych zadań. Zwłaszcza, że mieszkańcy nie do końca rozróżniają, co jest czyje. Mieszkańcy chcą mieć zatoki autobusowe, mieszkańcy chcą mieć bezpieczne drogi, bezpieczne przystanki. I tak naprawdę nie wiedzą, czy to jest droga powiatowa, wojewódzka, czy droga gminna. Oczywiście co do zasady, ja się zgadzam z radnym Jaroszem, że każdy powinien płacić za zadania, jakie otrzymuje do realizacji. I tak jak samorząd gminny płaci za swoje zadania i z reguły samorząd powiatowy nie pomaga mu w ich realizacji, tutaj w tym przypadku myślę, ta pomoc jest uzasadniona. To jest taki impuls dla samorządu powiatowego, aby również do tego przedsięwzięcia się dołożył, bo to nie jest tak, że my dajemy pieniądze na sfinansowanie tych zatok, bo my dajemy je w połowie, czyli w połowie pokryje to samorząd powiatowy. Dopuszcza to ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa. Samorządy mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy na realizację zadań, więc robimy to. Przykładem tego wcześniej był szpital raciborski, któremu również udzieliliśmy pomocy, czy dom pomocy przy Złotej Jesieni. No, chcielibyśmy, żeby czasami ta pomoc poszła odwrotnie, bo my też swoich zadań mamy bez liku. Przedmiotem obrad była także uchwała dotycząca wysokości wynagrodzenia prezydenta. Tu opozycja miała uwagi co do błędnej podstawy prawnej, ostatecznie jednak uchwałę przyjęto. Przyjęto także autopoprawkę prezydenta do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu, a także w sprawie wyrażenia zgody na zmianę gruntów rolnych w Sudole w związku z planowaną budową zbiornika oraz w sprawie rozpatrzenia skargi uznanej za niezasadną na działalność prezydenta. Teraz ważna informacja dla kierowców, na których od dziś na ulicy Brzeskiej czeka kolejne utrudnienie. Z powodu katastrofalnego stanu jednego z przepustów drogowych nastąpiła konieczność zamknięcia jezdni na najkrótszym odcinku i wprowadzania objazdów. Choć Powiatowy Zarząd Dróg z pracami na Brzeskiej miał się wstrzymać do zakończenia budowy kanalizacji, interwencja i zamknięcie ulicy okazały się konieczne już teraz. Wszystko przez przepust drogowy na wysokości przedszkola nr 16, z którego zaczęły sypać się cegły. Jego stan został oceniony jako katastrofalny, podjęto więc decyzję o jego rozbiórce i budowie nowego. Technologia robót wymaga prowadzenia prac przy całkowitym zamknięciu jezdni dla ruchu drogowego. W związku z powyższym od dzisiaj został wprowadzony tam oznakowany objazd drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Od strony Raciborza objazd obowiązuje ulicą Pogrzebieńską i dalej na Lubomie, z drugiej zaś strony ulicą Pamiątki w kierunku Rybnickiej. Utrudnienia potrwać mogą od kilku dni do 2 tygodni. Potem ruch ulicą Brzeską zostanie przywrócony. Tymczasem trwają prace nad projektem od dawna zapowiadanego już kompleksowego remontu Brzeskiej od skrzyżowania z Rybnicką aż do granic administracyjnych powiatu. Te prace ruszą jednak dopiero w przyszłym roku. Młodzieżowa Rada Miasta i Raciborskie Centrum Kultury, chcąc pokazać, że Racibórz nie jest kulturalną pustynią, zajęli się organizacją pierwszego raciborskiego przeglądu amatorskich zespołów muzycznych. Przegląd ten odbędzie się jutro w Domu Kultury Strzecha. O szczegółach mówi Agnieszka Klimaszka, zastępca przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego przeglądu? Przede wszystkim promocja raciborskich zespołów i nie tylko, bo będą zespoły też spoza Raciborza. Będzie 7 zespołów. Siedzieliśmy kiedyś po prostu na sesji Młodzieżowej Rady Miasta i pomyśleliśmy, że trzeba coś zorganizować dla miasta, bo mało się tutaj po prostu dzieje. Tych zespołów jest na tyle dużo, że można taki przegląd spokojnie zorganizować i czy te zespoły prezentują taką samą muzykę, czy to jest zupełnie różne gatunki? Jest 7 zespołów, będą one grały po 20 minut, więc troszkę czasu to zajmie. I gatunki muzyczne, no przede wszystkim jest to rock i cięższa muzyka, są też zespoły punkowe, jest też zespół California Punk, który grał też na raciborskich juwenaliach. No właśnie, jakbyś mogła powiedzieć coś więcej właśnie o tych zespołach, czy myśmy już mieli okazję je gdzieś zobaczyć, usłyszeć? Jeden z zespołów wiem, że grał w klubie Dybcówka, jest to Ampuir. Jest wiele zespołów debiutanckich, takich jak Protokół, Fallen Art, Nihilizm na pewno gdzieś już zaistniał, choć pewnie mało wiemy o tych zespołach.
Gościem imprezy będzie zespół Huśtawka, to myślę, że większość z nas go zna. Zespoły tworzone są przez młodych ludzi, czy to niekoniecznie ten wiek jest jakoś określony? Przede wszystkim jest to młodzież, ale są też starsze osoby. Podsumujmy, kiedy i gdzie odbędzie się ten przegląd i czy to jest impreza otwarta dla wszystkich? Jest to impreza otwarta dla wszystkich, wstęp jest wolny. Impreza odbędzie się w piątek 30 maja o godzinie 16:30 w Domu Kultury Strzecha. Serdecznie zapraszam. W wiadomościach to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze na czwarty odcinek filmu pod tytułem Powiat Raciborski, przewodnik po urzędzie. W dzisiejszym programie chcielibyśmy przybliżyć Państwu zakresy zadań i działań Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Referat Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie swojej działalności realizuje zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu i rekreacji. W ramach zadań z zakresu edukacji publicznej pracownicy referatu sprawują nadzór nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez powiat. Powiat Raciborski jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych, w tym 7 szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jak również takich placówek jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Wszystkie placówki i szkoły zlokalizowane są na terenie miasta Raciborza, za wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, który z dniem 1 września zostaje przekształcony w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Zakres zadań referatu obejmuje także współpracę z organem nadzoru pedagogicznego, która przejawia się przede wszystkim w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny oraz oceny pracy dyrektorów szkół i placówek podległych powiatowi. Ponadto powiat raciborski jako organ prowadzący przeprowadza komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat raciborski. W Referacie Edukacji, Kultury i Sportu przygotowywane są decyzje, takie jak decyzja o nadaniu uprawnień publicznych szkole niepublicznej, decyzja o rejestracji łodzi wiosłowej oraz decyzja o skierowaniu wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Jeśli chodzi o decyzję skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, to działamy na wniosek Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Ponadto to w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu przygotowywana jest kompleksowa oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat raciborski na dany rok szkolny. Osiągnięcia referatu to informator naborowy, który corocznie przygotowujemy dla każdego ucznia trzeciej klasy gimnazjum. Taki informator rozdajemy z reguły podczas prezentacji, które są organizowane w gimnazjach na terenie całego powiatu raciborskiego, jak i poza powiatem. W tym roku, w miesiącu kwietniu, przeprowadziliśmy jako pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 21 prezentacji, z tego 7 prezentacji odbyła się poza powiatem raciborskim. Prezentacje te mają na celu ściągnięcie gimnazjalistów do naszych szkół ponadgimnazjalnych. Z tego też względu wyjeżdżamy poza powiat raciborski, aby pozyskać jak największą liczbę gimnazjalistów. Kolejne osiągnięcia to edukacyjna giełda pracy, która skierowana jest dla nauczycieli. Pojawiła się w tym roku po raz pierwszy. Na stronie internetowej powiatu raciborskiego została wprowadzona zakładka, gdzie są wykazane wakaty na nowy rok szkolny 2008-2009.
i osoby zainteresowane pracą w charakterze nauczyciela mogą sobie odszukać informacje, gdzie są wolne miejsca. Kolejne takie ważne wydarzenie to Targi Pracy dla Nauczycieli, które odbędą się 12 czerwca o godzinie 9 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, na które już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Również osoby, które chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela, mogą podejść do MOS-u, tam wypełnić kwestionariusz osobowy i porozmawiać z dyrektorem danej szkoły czy też placówki oświatowej. Praca referatu edukacji, kultury i sportu wspomagana jest też przez odpowiednie oprogramowanie komputerowe wspomagające proces zarządzania oświatą. Celem zebrania danych z wszystkich szkół, placówek, referat dysponuje oprogramowaniem zwanym hurtownią danych oświatowych, tak zwanym Sigma Optivum. Kadry Optivum to kolejna pomoc w zakresie spraw kadrowych dyrektorów szkół, placówek oświatowych podległych powiatowi raciborskiemu. Kolejnym obszarem działań referatu jest kultura. W zakresie zadań referatu znajdują się m.in. organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, jak również ustalanie założeń programowo-artystycznych, imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji. Starostwo powiatowe w Raciborzu przymierza się do zorganizowania gali kultury, która odbędzie się na początku przyszłego roku i podczas tej gali będą wręczane statuetki dla wyróżniających się animatorów kultury. Kolejne zadanie to prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu oraz planowanie i finansowanie bieżącej działalności kultury. Pracownik do spraw kultury i szkolnictwa specjalnego współpracuje z instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych. Chodzi tutaj głównie o kwestie finansowe, merytoryczne, wsparcie przy organizacji tego rodzaju imprez. Ponadto co roku jest też ogłaszany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i w tym roku została rozdysponowana kwota 18 tysięcy złotych na wsparcie różnego rodzaju imprez kulturalnych. Trzeci obszar działań referatu edukacji, kultury i sportu to sport i rekreacja. Referat prowadzi ewidencję stowarzyszeń sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych, jednocześnie sprawując nadzór nad działalnością tych stowarzyszeń. Pracownik do spraw sportu i rekreacji zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Raciborzu służy pomocą organizacyjną i merytoryczną przy organizowaniu różnego rodzaju imprez sportowych, jak również przy opracowywaniu dokumentacji klubowej dla LKS-ów. Ponadto udziela wsparcia organizacyjnego przy organizacji różnego rodzaju imprez sportowych. Przygotowuje dyplomy, upominki, medale, które następnie są wręczane zwycięzcom poszczególnych zawodów przez starostę raciborskiego, albowiem wiele imprez odbywa się właśnie pod patronatem starosty raciborskiego. Ważnym aspektem pracy referatu jest pomoc w utrzymywaniu przez kluby i organizacje sportowe współpracy międzynarodowej. Stowarzyszenia sportowe prowadzące taką współpracę co roku mogą składać projekty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ogłaszanym przez powiat raciborski. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, została zabezpieczona kwota 10 tysięcy złotych na wsparcie zadań publicznych właśnie w tej dziedzinie. Działania służące wspieraniu edukacyjnych działań szkolnych i pozaszkolnych związanych ze sportem i rekreacją, czemu służy organizacja cyklicznych imprez sportowych we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat raciborski, to kolejne zadanie referatu. Corocznie odbywa się około 10 takich imprez mających już dużą renomę. W ramach podtrzymywania i koordynacji stałej współpracy i wspólnych działań z gminami, referat służy pomocą merytoryczną, wiedzą fachową i wsparciem organizacyjnym dla animatorów sportu i rekreacji w poszczególnych gminach. Ponadto często poza przekazywanymi nagrodami, dyplomami okolicznościowymi świadczy pomoc w zakresie obsługi medialnej dla imprez o charakterze ponadgminnym. W wielu przypadkach upowszechnia i przekazuje informacje o imprezach sportowych organizowanych w poszczególnych gminach. Do pozostałych zadań referatu zakresu sportu należy również wydawanie kart wędkarskich, wydawanie decyzji o rejestracji łodzi wiosłowej, jak również informacji dotyczących straży rybackiej. W kolejnym czerwcowym odcinku powiat raciborski przewodnik po urzędzie...